Dworce w Pionkach odzyskały blask. Willa Zabiełłów zostanie przebudowana. Po co są słupki na ulicy Kilińskiego? Dzień dobry, Michał Kaczor. Zapraszam na informacje telewizji Dami. Dworce Pionki i Pionki Zachodnie przeszły metamorfozę. Polskie Koleje Państwowe zakończyły przebudowę obu obiektów i udostępniły je podróżnym. Przebudowa dworca w Pionkach objęła renowację obiektu z 1925 roku. W ramach inwestycji została odnowiona historyczna elewacja w odcieniu perłowo-białym. Odtworzone zostały również attyki dachowe i schody zewnętrzne. U szczytu fasady znalazł się symbol PKP z lat 20. XX wieku. Od strony peronów zostało umieszczone godło II Rzeczypospolitej z datą budowy dworca. Remont objął także wnętrze budynku. Inny zakres prac obowiązywał w przypadku dworca Pionki Zachodnie. Elewacja budynku zyskała nowoczesny charakter. Nowością są podświetlane litery z nazwą dworca, a także zegary od strony miasta i peronów. Przebudowa dworca Pionki kosztowała ponad 11 milionów złotych, a Pionki Zachodnie 4,5 miliona złotych. Willę Zabiełłów, znaną również jako dworek Opermana, czeka rewitalizacja. Budynek przy ulicy Okulickiego 9, który w 2021 roku trafił w ręce Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu, zostanie wyremontowany. W zabytkowej willi jeszcze kilkanaście lat temu mieściła się siedziba przychodni psychiatrycznej. Po wyprowadzce lecznicy budynek został wystawiony na sprzedaż, jednak przez długi czas nie mógł przyciągnąć on chętnych nabywców. Obecnie willa Zabiełłów znajduje się w rękach Radomskiego Muzeum, które poddają gruntownej rewitalizacji. Planujemy, że do końca czerwca przyszłego roku oddamy budynek już do użytku. W wyremontowanym dworku znajdzie się miejsce dla młodych twórców i dla sztuki nieprofesjonalnej. W planach muzeum jest organizacja na terenie placówki m.in. warsztatów art-terapii, jak chociażby praca w glinie. Oprócz sali wystawowych w budynku pojawią się również pracownie artystyczne. Pracownie dla dzieci, młodzieży, ale też i dla dorosłych, bo będziemy tam takie warsztaty prowadzić. Willa Zabiełłów została wybudowana w drugiej połowie XIX wieku i powstała dla Ignacego Zabiełły, który był właścicielem jednego z większych radomskich browarów. Zabytkowa willa na przestrzeni wieków pełniła funkcję szkoły podstawowej, a później przychodni psychiatrycznej. Od kilkunastu lat budynek był nieużywany, przez co ulegał zniszczeniu. Przede wszystkim miasto wypięknieje w tamtym miejscu i dominanta, która kieruje nas na stary ogród, będzie wypełniona pięknym pałacem Zabiełłów. Obecnie willa znajduje się również w rejestrze zabytków na terenie Polski, a także w gminnej ewidencji zabytków miasta Radomia. Szacunkowy koszt remontu wyniesie 14 milionów złotych. Do naszej redakcji zgłosili się radomianie, którzy pytali o zasadność ustawienia słupków na ulicy Kilińskiego. Okazuje się, że zostały one postawione na wniosek mieszkańców i przedsiębiorców z okolicznych kamienic. Chodzi konkretnie o słupki ustawione na odcinku między ulicami Fosza i Witolda. Zdaniem radomian, którzy zgłosili się do naszej redakcji, utrudniają one parkowanie, a czasem nawet je uniemożliwiają. Faktycznie jest to jednak zabezpieczenie dla okolicznych mieszkańców. Uzasadnienie jest szalenie proste. Również na wniosek mieszkańców te słupki zostały ustawione na końcach tej strefy parkowania z bardzo prostego powodu. Tuż obok są bramy. I często auta stoją tak, że po prostu uniemożliwiają wyjazd mieszkańcom, którzy swoje auta zostawiają w bramach. To pierwszy powód. A drugi powód jest taki, że ci sami mieszkańcy mają później problem z włączeniem się do ruchu, dlatego że trójkąt widoczności nie jest zachowany. Problem z wyjazdem z bram jest realny. Podczas naszej wizyty na miejscu kilkakrotnie dochodziło do jej zastawienia, na co natychmiast reagowali mieszkańcy i przedsiębiorcy. Jak poinformował nas rzecznik MZDiK, słupki pozostaną na swoim miejscu. Czwarty tydzień stycznia to Europejski Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Lekarze z Radomskiego Centrum Onkologii przypominają o profilaktyce.
W skali świata rak szyjki macicy to czwarty najczęściej występujący nowotwór. Szacuje się, że rocznie zapada na niego blisko 600 tysięcy kobiet, a aż 60% z nich umiera. Dlatego tak ważne jest, aby zachować profilaktykę, która pozwoli wykryć raka szyjki macicy we wczesnym stadium. W przypadku pacjentek, u których wykryto cytologicznie, jest to najbardziej korzystna postać choroby, dalej są diagnozowane, mamy wyleczalność w 100%. Natomiast jeżeli mamy postać makroskopową choroby, tutaj w zależności od tego, jakie jest zaawansowanie i wraz ze wzrostem zaawansowania, możliwość wyleczenia takiej pacjentki niestety, ale obniża się. Wczesny rak szyjki macicy nie daje żadnych objawów, dlatego badanie cytologiczne należy wykonywać przynajmniej raz na 3 lata. Wyleczalność spada wraz z zaawansowaniem choroby. Każdego dnia w naszym kraju 10 kobiet słyszy diagnozę raka szyjki macicy, a połowa z nich niestety przegrywa walkę z chorobą. Według najnowszego raportu GUS aż 13% Polek nie wykonywało nigdy w swoim życiu cytologii. Badanie profilaktyczne, jeżeli kobieta będzie wykonywała regularnie, to jest szansa, że nie doprowadzi do stanu, w którym rozwinie się nowotwór. Badania profilaktyczne służą do wykrywania przede wszystkim również stanów przednowotworowych, których wyleczalność jest w 100%. Już 3 lutego Radomskie Centrum Onkologii organizuje akcję pod nazwą Biała Sobota, w trakcie której chętne osoby będą mogły przyjść i wykonać podstawowe badania laboratoryjne. Będzie to również szansa na konsultacje ze specjalistami. Na niektóre z badań będą obowiązywać wcześniejsze zapisy. To już wszystko w tym wydaniu informacji telewizji DAM. Zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.